Hubertus, zorganizowany przez Stajnię Podkowa, zgromadził hodowców i miłośników koni z całej południowej Polski i Czech. W Żerdzinach, w gminie Pietrowice Wielkie, stajnia zaprosiła w sobotę na piknik całe rodziny. W ramach Hubertusa odbyła się parada bryczek i jeźdźców po okolicznych terenach oraz zawody konne powożenia. Skoki przez przeszkody oraz jazda sprawnościowa w siodle. Cykliczna impreza organizowana była przez Stajnię Podkowa. Jest to nasza cykliczna już impreza. Po raz siódmy odbywa się u nas na stajni. Jest to tradycyjna pogoń za lisem. Próbujemy kultywować tę tradycję i podtrzymywać, żeby to nie zaginęło. No, jak na razie nam się to udaje, już po raz któryś z kolei frekwencja co roku nam dopisuje. W Podkowie odbyły się zawody Zręczność w siodle oraz finał cyklu zawodów Śląska i Opolszczyzny w powożeniu o Puchar Wójta gminy Pietrowice Wielkie, a także zawody skokowe o Puchar Starosty powiatu Raciborskiego. Teraz ten koń jakby zmienił swoją taką wartość. No, nie jest już koniem pociągowym, jest koniem rekreacyjnym. No i myślę, że tradycja to jest bardzo ważna rzecz, żeby ją utrzymać dla takiej gminy typowo rolniczej jak my, gdzie są piękne pola uprawne. Po prostu to myślę, że mamy też masę imprez, które się odbywają, a myślę bez konia to tak na takiej gminie typowo rolniczej to troszeczkę tak smutno. Więc ja jestem naprawdę pewien podziwu, a przy okazji duża rekreacja dla dzieci, bo widzę, że tutaj po prostu masa dzieci podjeżdża, lubi obcować z koniem, po prostu lubi z nim po prostu być. Hubertus to nie tylko gonitwa jeźdźca za lisią kitą. W trakcie wydarzenia przygotowano również wiele innych atrakcji dla miłośników jazdy konnej. Organizatorzy zapewnili bufet zaopatrzony w potrawy regionalne. Bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim to jest gonitwa za lisem, to jest numer jeden. Później są zawody, nowość na naszym Hubertusie, to są zawody Hobby Horse. Chcemy najmłodszych dzieciaków wciągnąć w sport konny, a hobby horse to są takie koniki na patyku, więc to jest nowość. Później będą zawody zaprzęgowe, finał cyklu zawodów zaprzęgowych, który już parę etapów się już odbyło na naszym rejonie. Dzisiaj będzie ostatni. Będą zawody skokowe. Przejazd korowodu rozpoczęło nabożeństwo odprawione przez księdza, który też jest miłośnikiem jazdy konnej i brał udział w paradzie. W roli mastera wystąpiła Sandra Gacek, która jest instruktorem w stajni Podkowa w Żerdzinach i jeździ konno od lat dziecięcych. Hubertus połączony z zawodami, różnymi zawodami zaprzęgowymi, w siodle, taka zręczność, żeby też mogły się jeźdźcy bawić. I jeszcze dodatkowo też wiem, że Darek zapewnił inne atrakcje. Hubertus to impreza, jak wszyscy wiemy, święto myśliwych, jeźdźców, przypada w listopadzie, ale ze względów praktycznych w listopadzie różne pogody, niekiedy zimno, deszczowo, to impreza jest organizowana prędzej. Zabawa dla najmłodszych Hobby Horse to bieg z przeszkodami do pokonania z konikiem na kijku. Taką rywalizację zaplanowano w kategorii biegu z przeszkodami do 30 cm oraz dla starszych dzieci w kategorii przeszkód do 60 cm. Uczestnicy to dziewczyny i chłopcy, którzy jeżdżą oraz pomagają w stajni. Są związani z życiem stajennym na co dzień. Ta stajnia właśnie jest w tym kierunku idzie, że szkoli młodych jeźdźców, trzeba w nich inwestować, właśnie ich wciągać jakoś, od czegoś trzeba zacząć. I właśnie taka zabawa z konikami na patykach, bardzo ciekawe. Osobiście nie widziałam tego jeszcze, słyszałam, zaczyna to być bardzo modne i super, że to wyłapał, że już rozpoczął to. I na pewno to młodych przyciągnie dzieci, a przede wszystkim z nimi przyjadą rodzice, jacyś ludzie, co po prostu chcą spędzić czas na wsi, wśród przyrody. Hodowcy koni z terenów gminy biorą czynny udział w imprezach organizowanych w regionie. Podczas wydarzeń gminnych prezentują swoje konie i bryczki każdorazowo. Największa nasza impreza i też to tak staramy się dofinansować i pielęgnować, to jest wielkanocna procesja konna, aby ona trwała, więc człowiek zabiega o każdego, który naprawdę w ten drugi dzień świąt Wielkiej Nocy chce przyjechać z tym koniem po prostu na tą procesję i aby ona po prostu do niepamiętnych lat jakby trwała. Myślę, że żeby to pielęgnować, to trzeba po prostu wspierać wszystkich na każdym etapie, żeby po prostu chcieli i czuli to, że gmina naprawdę stwarza odpowiedni klimat, żeby ci hodowcy koni na terenie naszej gminy na tych wszystkich imprezach naprawdę czuli się wspaniale. Impreza w Żerdzinach to rozpoczęcie jesiennych Hubertusów w naszym regionie. Hodowcy jeszcze w tym roku zapraszają na kolejne wydarzenia. Hubertus
krótko mówiąc, dla jeźdźców to jest takie podsumowanie sezonu, zakończenie. No dzisiaj nie można by tak powiedzieć, bo my tych hubertusów na naszym terenie jeszcze mamy kilka. Za tydzień w Raciborzu na Ostrogu u pana Ludwika Gorczycy, a za trzy tygodnie w Kornowacu, tam jest zawsze tradycyjny, piękny hubertus w gminie Kornowac. Więc nie można powiedzieć, że to dzisiaj jest zakończenie sezonu, więc można powiedzieć rozpoczęcie hubertusów na naszym terenie. Terenowe koło hodowców koni z Raciborza tworzą członkowie z okolic, dla których hodowla koni to pasja życiowa. Chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez gminę i angażują się w imprezach nie tylko związanych z końmi. Jeśli chodzi o nasz tu teren, nasze koło, to mogę pochwalić się, że jest bardzo prężnie działające, jest bardzo dużo imprez konnych różnego rodzaju, od majówek, różnych procesji, gdzie bardzo licznie konie biorą udział. Nawet rajd odbywa się w gminie Rudnik. Wójt Piotr Rybka organizuje od niedawna taką imprezę. Są też dożynki, bardzo, bardzo licznie też nasze konie, zaprzęgi uczestniczą, więc te konie są cały czas gdzieś tam widoczne i na takich imprezach jak na przykład te hubertusy, czy typowo imprezy konne, bardzo licznie ci koniarze uczestniczą w tym. Hubertus zorganizowany przez mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie był okazją do integracji i zaszczepienia pasji do sportów konnych.